Sterty skrzynek, butelek i papierów obok bazaru na Podzamczu. Taki widok od kilku dni mają mieszkańcy ulicy Grodzkiej. Śmieci prawdopodobnie pochodzą z jednego ze sklepów, znajdujących się w obiekcie. To, że w okolicy bazaru notorycznie spożywany jest alkohol i teren jest zaśmiecany butelkami, nikogo już nie dziwi, a powinno. Teraz do wszechobecnego brudu cegiełkę dołożył właściciel któregoś ze sklepów. Skrzynki zaśmiecają trawnik. Kiedy ostatni raz widzieliście w tym rejonie Straż Miejską? Dajcie znać w komentarzach.